Znajdujemy się 10 metrów pod ziemią, w korytarzu dawnej kopalni, gdzie 5000 lat temu pracowali górnicy wydobywający krzemień pasiasty. Przemieszczamy się półkilometrową trasą. Dookoła białe wapienne skały, gdzie niegdzie wystają głazy krzemienia. Na ścianach chodników widać zachowane nieliczne rysunki wykonane przy pomocy węgla drzewnego. Kompleks prehistorycznych kopalń w Krzemionkach Opatowskich należy do największych obiektów tego typu w Europie i jest jednym z najciekawszych na świecie. Znajduje się tu ponad 4500 szybów. Wyjątkowość tego miejsca wynika z doskonale zachowanych zagłębień poszybowych, a szczególnie podziemi kopalń, które pomimo upływu kilku tysięcy lat zachowały się prawie w niezmienionym stanie. Większość szybów znajdujących się w Krzemionkach powstała w wyniku działalności górników 2500 lat przed naszą erą. Budowa takich kopalń nie była łatwa. Wymagała fachowej wiedzy i odpowiednich narzędzi. Aby dotrzeć do ławic krzemienia, musiano przekopać się przez warstwę różnych skał. Pod ziemią górnicy pracowali w bardzo ciężkich warunkach, w pozycji skurczonej, półleżącej lub klęczącej. Po wydobyciu ze skały krzemień był transportowany na powierzchnię i rozbijany na mniejsze kawałki. Później wygładzano go i wykonywano różnorodne narzędzia i broń. Wytwarzane z krzemienia siekiery cieszyły się dużą popularnością i rozprowadzano je wśród odbiorców zamieszkujących znaczną część Europy Środkowej. Miejsce wydobycia krzemienia zostało odkryte przez geologa Jana Samsonowicza w 1922 roku. Ze względu na swoją wyjątkowość teren kopalń objęty jest rezerwatem archeologicznym i przyrodniczym. Posiada status pomnika historii. Niedaleko kopalń powstała w 1991 roku rekonstrukcja wioski neolitycznej, która stała się kolejną atrakcją podczas zwiedzania rezerwatu. Wioska składa się z 4 domów mieszkalnych. Oglądając ją, można wyobrazić sobie, jak żyli i mieszkali ludzie epoki kamienia i wczesnej epoki brązu.